na moment i po raz trzeci będę brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świętej Pomocy. Zachęcam innych do tego, żeby pomagali dzieciom. Witam Państwa serdecznie przed 29. finałem Wielkiej Orkiestry. Został przesunięty z 10 stycznia na 31 stycznia i ze względu na epidemię będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas. Dlaczego uczestniczysz w tej akcji? Ponieważ chcę pomagać chorym dzieciom. No i cieszymy się w ogóle, że możemy pomagać chorym dzieciom, że... Bo my jesteśmy zdrowi, a te dzieci nie, a te pieniądze mogą mi pomóc. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wolontariusze pojawią się na ulicach, będą kwestować w towarzystwie rodziców i nauczycieli szkoły. Będą mieli puszkę, identyfikator, serduszka, tak jak zawsze. Natomiast oprócz wolontariuszy, fundacja umożliwiła nam postawienie puszek stacjonarnych, tak zwanych sztabowych puszek stacjonarnych, które już stoją w żarowie i nie tylko, w sklepach i firmach. I wymienię teraz, gdzie możecie Państwo takie puszki znaleźć i gdzie możecie Państwo już od dziś wrzucać pieniądze. Puszki stoją w saloniku prasowym w Polomarkecie, już przed świętami salonik zbierał, w Centrum Ogrodniczym, w aptece Vanilia, w kwiaciarni Madekor, w sklepie Wierzbnej. Następne puszki pójdą do sklepu pani Ewy Guść, do sklepu odzieżowego na Armii Krajowej. Będą w serwisie komputerowym na Armii Krajowej, w sklepie Kasia w Piotrowicach Świdnickich, w firmie Martych w Żarowie i Strzegomiu, w pizzerii u Daniela i w bajkowym przedszkolu. Razem 13 puszek, jeszcze 7 wolnych czeka na chętnych, którzy chcą takie puszki postawić u siebie w firmie. Gdyby wolontariusze w ostatniej chwili mieli zakaz wyjścia na ulicę, te puszki będą jedynymi, które będą miały fizyczne pieniądze. Natomiast możecie Państwo również wrzucać na naszą e-skarbonkę i link do e-skarbonki znajdziecie Państwo na stronie szkoły podstawowej, na stronie urzędu będzie umieszczony, na stronie sztabu, na stronie Centrum Kultury. W e-skarbonce mamy już 811 zł. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy już ofiarowali pieniądze. Dziękuję wszystkim darczyńcom, bo jeżeli ratuje się jedno życie, ratuje się cały świat. A jeżeli komuś daje się życie, to tak jakby się komuś dawało cały świat. My dajemy życie, ale musimy mieć narzędzia. I tymi narzędziami jest właśnie ten sprzęt. I każdy, kto daje datek, nawet najskromniejszy, daje życie. Także jeszcze raz dziękuję. Na niedzielę przygotowaliśmy dla Was aukcję. Aukcja odbędzie się online o godzinie 17 na fanpage'u Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zapraszamy, spotkajmy się wspólnie. Licytujmy gadżety, vouchery, które dostaliśmy od naszych darczyńców. Do zobaczenia. Pamiętajcie, gramy razem i gramy radośnie. Zapraszamy wszystkich chętnych w sobotę na targowisko żarowskie, na którym będą sprzedawane przepyszne ciasta, które upiecze Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale również Rada Rodziców wystawi stoisko, na którym będą sprzedawane prace dzieci, serce dla serca. Taki tytuł prac plastycznych wymyśliliśmy wspólnie z Radą Rodziców. Zapraszamy do kupna tych prac, a jak również do kupna pierniczków, ciasteczek i ciast upieczonych przez rodziców. Więc słodko będzie na pewno Państwu i w sobotę 30 i w niedzielę. Jeżeli zostaną ciasta niesprzedane w sobotę, będą dalej sprzedawane w niedzielę, oczywiście na wynos i będzie je można kupić w pizzerii u Daniela. Bajkowe przedszkole włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to już 29 raz. W tym roku jednak nasza akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z powodu nam znanych
nie odbędzie się tak hucznie w przedszkolu, aczkolwiek zapraszamy do udziału w kiermaszu kartek okolicznościowych, kartek walentynkowych i pierników i serc piernikowych. Rodzice, którzy przychodzą po dzieci, mogą sobie kupić taką kartkę okolicznościową i wrzucić datki do puszki Wielkiej Orkiestry, gdzie zostaną pieniążki przekazane do sztabu Żarowskiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to tyle z naszej strony. Też chcemy uczestniczyć, zawsze uczestniczymy, zawsze jest pełne przedszkole. W tym roku myślę, że będzie pełna puszka.